Dzień dobry, mówię Mateusz Wawrzyniak, jestem właścicielem zakładu szewskiego. Prowadzę zakład szewski od 2015 roku, ale w zawodzie szewskim pracuję od 90 roku. Praktyczną naukę zawodu rozpocząłem w Jarocinie, w szkole zawodowej. Egzamin czeladniczy miałem w 1990 roku. Cieszę się bardzo z każdej uratowanej pary butów. Daję każdej parze drugie życie i jest to satysfakcja, klient zadowolony, nie ma śmieci tyle na świecie i ludzie mogą w tych bucikach jeszcze bardzo długo chodzić i z tego jest wielka satysfakcja. Klient zadowolony, uśmiechnięty, radosny i ja tak samo. Aktualnie nazwa szewc nie funkcjonuje, ale została zamieniona na nazwę obuwnik. Ale każdy z ludzi wie, że to jest szewc i z czym przychodzi się do szewca. Szewc naprawia buty, wymiana fleków, zelówek, klejenia, rozdarcia, poszerzanie cholewek, rozciąganie butów. Tą cholewkę idzie poszerzyć, dodać kawałek skóry, dodać gumy, żeby to funkcjonowało, ładnie bucik wyglądał. Jeżeli but jest za szeroki, idzie to na przykład rozpróć, zszyć, zwężyć, w zamek wszyć, jeżeli but ciasno wchodzi. Ludziom cisną w palcach czy w pięcie, w butach się w skórę wkleja, zapiętki naprawia. Wszystko idzie to zrobić. Jestem szewcem, ale także wykonuję prace kaletnicze i rymarskie. Kaletnictwo to jest naprawa toreb, plecaków, walizek. Każdy w domu na pewno ma i jeżeli ktoś przyniesie do mnie, na pewno buty naprawię, torebki i tak samo rymarskie rzeczy. To są siodła do koni, buty, uprzęże, popręgi i różne inne rzeczy. Każdy szewc ma dużo narzędzi. Igły, młotki, obcęgi, śrubokręty, cęgi, kopyta do butów, do naprawy, do przeróbki, nożyce. Dobry szewc musi się charakteryzować cierpliwością, umiejętnością doboru różnych kolorów skóry, doradzeniem klientowi. No i u szewca są bardzo potrzebne uzdolnienia manualne, koordynacja wzrokowo-ruchowa, wyobraźnia, zmysł artystyczny, staranność, dokładność, precyzja. Jak przebiega praktyczna nauka zawodu szewca, kaletnika i rymarza? Nauka zawodu w rzemiośle realizowana jest w systemie dualnym. Składa się z dwóch integralnych części. Części praktycznej, realizowanej w procesie pracy w firmie rzemieślniczej, oraz kształcenia teoretycznego w branżowej szkole pierwszego stopnia, tak samo i kursie doszkalającym. Szkoła pierwszego stopnia trwa 3 lata. Gdzie można pracować w zawodzie szewca? Można otworzyć swój zakład szewski, można u kogoś pracować, można projektować buty na zamówienie artystyczne, wojskowe, do celów historycznych, ale tak samo można pracować w sklepie obuwniczym, doradzać klientom, aby buty były zawsze wygodne. Uwielbiam naprawiać buty do rekonstrukcji historycznych, a także dla zespołów pieśni i tańca ludowych, które służą na scenach Polski i całego świata. Co inspiruje mnie w pracy, za co lubię ten zawód? Inspiruje mnie w pracy dokładność, precyzja wykonywania wszystkich detali i zadowolenie i uśmiech klienta. Zawód szewc, według nowej terminologii obuwnik, będzie istniał tak długo, jak ludzie będą nosić buty i interesować się modą, czyli bardzo długo. Proszę uprzejmie. Proszę, dziękuję. Bardzo dziękuję.